jesteśmy i mam dwa newsy. Po raz pierwszy udało nam się dojechać na kemping za dnia, więc pierwszy sukces, a drugi, niekoniecznie sukces, ale news, to taki, że właśnie włączyliśmy klimatyzację w środku, bo jest tak gorąco. Ja nie wzięłam żadnych krótkich spodenek, umieram gorąco, jest 23-22 stopnie, ale tam w środku się strasznie grzeje, także nie wiem, jak tam latem musi być gorąco, tak mega gorąco. Ale jesteśmy w bardzo ładnej lokalizacji, to jest północne Utah, na północ od Salt Lake City. Takie bardzo agro, taka wioska, ale śliczne w ogóle ma... ale śliczne wydanie, ale śliczny krajobraz, bo za nami są góry, które widzimy ze swojego kampera, bo tu stoi. Także jest bardzo fajnie. Tam w ogóle w te góry można iść na jakiegoś hajka małego, więc możliwe bardzo, że to zaraz zrobimy, bo jest dopiero za 10 druga, więc naprawdę nam się udało super tym razem. Chłopcia spuszczone ze smyczy. Jedno, co nas niestety omija, mimo bardzo ładnej pogody, adekwatnej do tego, to jest basen. Baseny niestety w większości miejsc w tej chwili wyglądają tak. Jedyne miejsca, gdzie te baseny są działające, to jest Arizona, Nowy Meksyk, Teksas, tam na dole. Dobrze, że to jest tak spokojnie. Super jest to miejsce. I pole po drugiej stronie. No. Chcesz woda jakiegoś? Nie, chcę się napić tej wody do końca. Na hajk w góry jednak nie poszliśmy. Cały ten dzień okazał się taki bardzo relaksacyjny i powolny. Po prostu napawaliśmy się tym idyllicznym krajobrazem, piękną pogodą. Posiedzieliśmy na kempingu. Także ten vlog w porównaniu do poprzedniego będzie bardzo leniwy. Ale żeby nie było, w następnym już przestaniemy się obijać. I w następnym vlogu obiecuję bardzo dużo atrakcji i adrenaliny. Już proszę bardzo. A zjadłeś ładnie? Zjadł cały brokułkę. Bardzo ładnie. Pacierzek śpi. A my teraz sobie tutaj... Poczulujemy, to tam się odpocząć. Może ja pranie zrobię. Bubulko, kotku, a ty byś nie chciał pójść na jakąś drzemeczkę, bo tam kurwa miałeś, co? Ale nam się trafiło, kto ma śnieg za tydzień. Więc bardzo miła pani, tak rozmawialiśmy chwilkę. A nie wylewaj, tak? A potem Kupcio pobiegł już. Mówią, że chcą się rozszerzyć i rozbudować. No! Taki mają ruch, a latem całe lato mieli na 100% zabukowane. Nie spodziewała się, że tak dobrze im to będzie szło. Dlatego ja tak się na pracę, na serię dostałem, że jak chcemy jeszcze jechać w przyszłym roku gdzieś latem, to trzeba zrobić rezerwację kempingu. Tak. Pandemia jeszcze na bank będzie. A zobacz, a mięsi w kolu. No spadło, ale już tego nie zjemy, bo to nie zjemy spadło. Zobacz, ale jego już nie jemy. Już go nie jemy. Ja muszę coś do picia. Chcesz coś zjeść? Ty nie jesteś głodny? Nie. Z piaskiem. Ula, Bubulko, to nie wiem. Ty nie jesteś głodny? Nie bardzo. Ja kanapkę z peanut butter pomoże. Uj. Troszkę się chwieje. Kto spadł? To uważaj, bo ty zaraz oblejesz, gdzie już nie oblałeś. O Jezu, o Jezu! A gdzie jest twoje krzesełko, Hubciu? Pokaż, gdzie jest twoje krzesełko. Aha. To jest twoje, weź sobie swoje krzesełko. To jest taki fajny, duży składzik. Poczekaj, mężu. Tu mamy wózki, nosidła, gondole, krzesła. Dwa wózki mamy, hulajnogę Huberta. O, tutaj ktoś ma łódkę. Fajnie.
Chodź, Hubulku, rozłożymy sobie krzesełko, tak? Zobacz, jak tam nam tata układa, fajnie. Upcie, ale ty siadaj na swoje krzesełko, tam to jest za duże na ciebie. No, możesz sobie na dużym usiąść, tylko wtedy ktoś nie będzie miał krzesełka. Chciałeś pół? 125. A jak mama zepsuje ci krzesełko, to co? Która jest kupcia? Baj! A mama na tym małym ma siedzieć? Siedzę w pralni i będę robiła pranie. Zaraz wam pokażę, jak wygląda pralnia na kempingu. Tu są pralki i tu są suszarki. Pranie jest na monety, co jest bardzo ogólnie trudne, dlatego że my w ogóle żadnych monet nigdy nie mamy. Więc musiałam nabyć najpierw monety, no i robię pranie. Proszek albo płyn trzeba mieć swój, ale często na mieście są automaty albo sklepiki, w których można je kupić. No i teraz te nieszczęsne monety. Zaczęli już robić takie automaty na karty kredytowe, ale one prawie nigdy nie działają, z tego co na razie zauważyliśmy. I około 2 dolarów kosztuje pranie i potem około 2 dolarów suszenie. Okay, pranie wstawione. Teraz plan jest taki, że czekamy pół godziny, żeby przełożyć to pranie do suszarki i potem chyba pójdziemy tam bliżej tych gór sobie połazić, co mężu? No zobaczymy jeszcze ile Edzio będzie spał. To się obudził kamperowiec najmniejszy. Dobrze się spało, Edziusio? Dobrze się spało? W końcu się wybraliśmy na ten spacer, ale poszliśmy z wózkiem tylko tutaj kawałeczek. Niemniej jednak było bardzo fajnie i czasem mijało nam zachodzące piękne słoneczko. Said you were too tired to walk the line. I said then hold up precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor. And we don't have to follow. Pięknie Hubcio nakrył do stołu. No, ale włóż po jednej łyżeczce kotku do jednej miseczki. No, tutaj jedną łyżeczkę do miseczki, drugą łyżeczkę tam. No. Tak, thank you, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zupkę Hubcio, tak? Zupkę proszę jeść, nie tylko krakersy. Zrobili sobie koła i pracują. Sos z zupy. A śmiesznie, bo widać, jak jest niewypoziomowana ziemia pod nami, bo zupa jest krzywo. Now my worried mind seems to fall behind. And I can find time to reflect on where I'm here. Edzio! Hi, Eddie. Eat, tata, eat. Eddie, eat. Tata, eat. I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true. Baba. Baba, twoja bajka, tak, ale... Baba, ale szczotka do buzi, bo inaczej nie będzie bajki. A kto robi baba, Hubciu? Baba. Sheep? Owca? Szczotka do buzi. Ciekawe jestem, ile jeszcze będziemy chłopcowi musieli mieć zęby. Gdzieś czytaliśmy, że do 12 roku życia chyba rodzice powinny mieć zęby dzieciom. Jeszcze bym chciała pokazać setup do kąpania dzieci. Właśnie wykąpałam Edzia i wygląda to tak. Kąpałam go na łóżku, bo jedyna opcja inna to był prysznic i tutaj musiałabym klęczeć na ziemi, trochę mi niewygodnie, więc kąpałam go na łóżku. I mamy dalej tam taką podkładkę dla niego, dlatego że wtedy nie muszę go trzymać i on sobie tutaj siedzi na tym wygodnie. W wanience jest woda, wanienka jest z Ikei i też tip, jeżeli wybieracie się w jakąś taką podróż RV, to do tego prysznica tutaj ta wanienka z Ikei się idealnie mieści. Wyjeżdżamy z Brigham City i jedziemy do Moab, do naszego celu podróży.
Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo Google pokazuje 4,5 godziny, ale my jeździmy zawsze dłużej, bo nie jeździmy przy maksymalnym ograniczonym prędkości, więc nam pewnie zamiast 5-6 godzin zobaczymy jeszcze z przystankami. I po drodze jedziemy do Bed Bath & Beyond kupić nawilżacz powietrza, dlatego że grzanie w RV jest okropnie suchym powietrzem. Po prostu ma 0% wilgotności, to jest piec i dmuchawa i koniec. I mamy strasznie suche nocy, Eddie szczególnie, biedny, więc chcemy kupić nawilżacz jakiś i postawić tutaj przy snu w nocy, żeby on miał po prostu troszeczkę wilgotniejsze powietrze. Już próbowałam wieszać ręczniki mokre, próbowaliśmy otwierać prysznic po kąpieli, to trochę pomogło, ale jednak nie do końca, więc jedziemy po nawilżacz. Ale zanim nawilżacz, to trzeba coś zjeść i ku naszemu zdziwieniu odkryliśmy, że w Utah są In-N-Outy. To jest po prostu najlepszy fast food wszechczasów. Na pewno o nim słyszeliście, widzieliście w Kalifornii, to są takie oldschoolowe, fajne burgery. I wydawało nam się, że one są właśnie tylko w Kalifornii, Nevadzie, Arizonie, tam na dole. A okazuje się, że są też w Utah, także skorzystamy. Co to tata nam przyniósł? No. I tak wiem, zanim mnie ktoś zjedzie, fast foody z dziećmi i tak dalej, ale myślę, że my się na co dzień odżywiamy naprawdę dobrze i raz na jakiś czas, szczególnie na wakacjach, można sobie pozwolić. Jestem w Bed Bath & Beyond i szukam tych nawilżaczy. Masakra, ostatnio już jako myślałam, że będę kupować na road tripie nawilżacz powietrza. Ten mamy w domu, ale to jest za duży i nie będziemy tego kupować teraz. Kupimy jakiś taki mały. Któryś z tych. Biorę ten. Słyszałam o nim w podcaście. Podcastem nam rządzą. Jest dość duży, więc mam nadzieję, że nam porządnie nawilży. Odkąd wyjechaliśmy z Salt Lake City, to zaczęły się nieśmiało pokazywać te czerwone skały, których pięknem będziemy się rozkoszować przez najbliższe kilka dni. Udało nam się dojechać znowu za dnia, także naprawdę nie było najgorzej. A ja już Was zapraszam na następny odcinek, w którym naprawdę będzie się dużo działo i obiecuję sztandarowe widoki amerykańskie z książki od geografii.